Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w grze Crusader Kings 2, w grze Crusader Kings 3, a oto Bolesław i jego rodzina. Kontynuujemy naszą serię polską. Niestety ziemia Pomorza Wschodniego została totalnie spustoszona przez wojny, które tutaj toczyliśmy i współczynnik naszej kontroli na większości tych prowincji jest dość niski. To powoduje, że pojawia się tutaj gildia złodziei, a wiele ziem leży odłogiem. W celu zabezpieczenia tych ziem w Świebodzicach oraz w Szczytnie postawimy posterunki kontrolne. To powinno znacznie przyspieszyć powrót do normalności na tych terytoriach. Nowo podbite ziemię trzeba oczywiście nawrócić na jedyną słuszną wiarę oraz jeżeli się da, to wprowadzić tam kulturę polską. Niestety są to dość długie zadania. No, na szczęście moja żona zaszła ponownie w ciążę, mimo widać, że to, że nie ma pociągu do mnie wcale jej nie przeszkadza. Trzymajcie kciuki, żeby narodził nam się syn. Okres spokoju też w sumie wykorzystam, żeby rozbudować farmy w Krakowie oraz po przywróceniu porządku myślę, że też przyda nam się pobudować porty handlowe w Gdańsku i narodziła nam się druga córka, Agnieszka. Jako, że jesteśmy po tych wszystkich wojnach, wreszcie możemy się zająć rozwojem naszej kultury. Jako, że król Bolesław posiada większość ziem z kulturą polską, spokojnie możemy przodować w wyborze tego, jak chcemy rozwijać naszą kulturę, która tak naprawdę jest ni mniej, ni więcej jak rozwojem technologii. Obecnie mamy wczesne średniowiecze, potem możemy przejść do zwykłego średniowiecza, ale żeby to zrobić, potrzebujemy jeszcze rozwinąć tutaj jakieś dwie cechy z wczesnego średniowiecza. I powiem szczerze, że dla mnie najbardziej przydatne będzie skupienie się chyba na biciu naszej własnej monety. To, że się na tym skupiamy, dość nieźle przyspieszyło progres. O, i tutaj z naszej drogi rozwoju rzuciłem jak najbardziej weźmy, żeby nasze skupienie się na poprawieniu relacji w rodzinie było efektywniejsze. By the way, jak przetłumaczylibyście słowo schemę? Schemę? Jakkolwiek to wymawiać. W sumie nasz zarządca, oprócz oczywiście zmiany kultury na prowincjach, może też rozwijać development w naszych już prowincjach, które posiadamy. I to jest naprawdę ciężki wybór. Zmiana kultury może nastąpić na jeden z kilku sposobów. Albo zmienia się kultura sama wraz po prostu z czasem. Jeżeli będziemy tutaj mieli wysoką kontrolę, będą nas lubili, no to jest szansa na to, że kultura zmieni się sama na kulturę władcy, który rządzi tymi ziemiami. Ale szansa na to jest dość nikła. Więc taka zmiana kultury w ten sposób jest o wiele szybsza. Niestety to obfituje tym, że nie możemy zwiększyć developmentu w naszych prowincjach, a development w naszych prowincjach przekłada się na to, że dostajemy więcej pieniążków z tych prowincji, jak i więcej żołnierzy, a właściwie chłopstwa, pospolitego ruszenia. W momencie, kiedy u waszego doradcy, zarządcy w zasadzie, wybierzecie opcję collect taxes, macie oprócz tego, że macie zwiększone przychody z waszych domen, o jakiś tam procent, serio, ja cię tłumaczę, a ty ubierasz, to dodatkowo macie szansę na to, że od czasu do czasu ten właśnie doradca będzie miał event na to, nie wcale na to, że umrze, tylko że da wam dodatkowy dochód. No myślę, że ten pan będzie naprawdę niezłym zarządcą. Oprócz tego, że jest sadystą i dość puszczalski. Szczytnie zbudowały się nasze wieże obserwacyjne, ale jeszcze dodatkowo rozbudujmy te posterunki tutaj graniczne. I tak samo, bo już mamy pieniądze, zróbmy to w świecice. Świecie? Świecie! To są świecie, nie świecice. Wreszcie, po tylu latach czekania, narodził się mój dziedzic, Łukasz I. Najlepsze polskie imię. Jako prezent urodzinowy damy mojemu synowi tutaj hrabstwo Kujaw, a później myślę, że też damy mu tytuł księcia Kujaw. No i bardzo fajnie, świecie! Naprawdę, tak się nazywa ta prowincja, nie mogę w to uwierzyć. Jest od razu polskiej kultury, więc wprowadzajmy polską kulturę teraz w Gdańsku.
Jako, że już troszeczkę nam się tutaj w kraju uspokoiło, myślę, że dość dobrym pomysłem będzie zaatakowanie z wykorzystaniem świętego Cassius Belli na księstwo Mazur i jego zdobycie dla nas i naszych wasali. Uwaga, imperialiści, wraz z Enebą przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym do wygrania jest jedna kopia Crusader Kings 3. Konkurs trwa do końca tego miesiąca, co prawda to jest długi czas, ale Anusz, jeżeli wygracie, przekażecie swoją kopię drugiej połówce. Jak zwykle macie 7 sposobów na dołączenie, im więcej z nich wykonacie, tym macie większe szanse na zwycięstwo. Linki w opisie. No jak mówiłem, no są to plemiona, więc niestety będą dość często nas rajdowali. Musimy się jak najszybciej pozbyć tych księstw z naszej okolicy. Wojska księstwa mazurskiego zostały przez nas teraz właśnie rozbite, więc lećmy zajmować ich fortece. Niestety wojnę o tutaj Mazury musiałem zakończyć White Peace'em. Zostałem wciągnięty do wojny z Królestwem Węgier, co spowodowało, że nagle bardzo dużo dziwnych wojsk zaczęło mi przychodzić i biedotoper atakować. Co prawda najdziwniejsze jest to, że nawet tych tutaj sojuszników nie ma po stronie węgierskiej. Kto tak naprawdę mi tutaj na Mazurach atakował, nie ogarniam tego. W międzyczasie narodziła mi się trzecia córeczka, Matylda. Pomożemy tutaj Czechom, chociaż nie jestem pewien, czy to na pewno chcę robić, bo właśnie Królestwo Czech próbuje przejąć Królestwo Węgier, co jest dość dziwne. Jakiego klejma tutaj użyć? Tym bardziej, że myślałem, że szczerze mówiąc, no ja tutaj odziedziczę to Królestwo Węgier, ale chyba tutaj jakiś burdel się zadział. Wojna zakończyła się naszym zwycięstwem. Totalnie nie wiem, co na tym zyskały Czechy. A ja wybrałem się na jakąś ucztę. Countess Agnieszka stanie się moją kochanką. Nie, mam być czystej myśli. Znowu w Gdańsku oraz Słupsku rozbudujmy nasze porty handlowe. Pieniądze są zawsze mile widziane. Kolejna córeczka, któż by się spodziewał? Czas znaleźć tutaj żonę dla naszego synka. A jako, że chcę rozpocząć nasz program eugeniki, że tak powiem, no to też muszę skupić się na tym, oczywiście, jakie cechy chcę dziedziczyć. No, na przykład taką inteligencję, albo geniusz, albo, to jest bardzo ciekawe, Amazonian. I dostajemy duży boost do zdrowia naszego przyszłego dziecka, ewentualnie do szermierki. I chyba tutaj kultury walijskiej znalazłem taką dziewczynkę, która dopiero się urodziła, ale jest geniuszem. I myślę, że to jak najbardziej nam tutaj pasuje. Nie zależy mi aż tak bardzo jeszcze na zajmowaniu odpowiednich terytoriów, bo nie mamy właściwych praw dziedziczenia. Więc i tak to wszystko by nam się podzieliło w przyszłości. Ale ważne jest dla mnie to, żeby mieć tutaj jak najmocniejszych, jak najbardziej inteligentnych władców. Ciekawe, skąd oni to wiedzieli. Możemy już zwiększyć jeszcze bardziej naszą władzę, co też jak najbardziej jest mi na rękę. Dzięki temu w teorii nasi wasale już nie mogą tracić ziem na rzecz państw ościennych w wyniku dziedziczenia oraz nie mogą prowadzić wojny między sobą. Nasze wojska my musieliśmy wysłać do Walii, zostaliśmy wciągnięci tutaj w jakiś konflikt, ale chyba go wygramy bez większego problemu. Wojna w Walii została wygrana, możemy rozwiązać nasze wojska, ale dość śmieszne jest to, że tam popłynęliśmy. Tymczasem znowu mamy troszeczkę możliwości rozwoju, a nie, jednak nie mam pieniędzy. Znowu jakaś głupia rewolta, naprawdę. Gdzie oni mi się zbuntowali? Czyżby na ziemi eumińskiej? A przecież to nie należy do mnie. A nie, na ziemi, świecie się zbuntowali. 300 chłopa na moje 5000. No co ja poradzę, jak ich po prostu tylko mi zostaje zniszczyć. Rewolta długo nie potrwała. Ale mam duży problem, żeby tutaj znaleźć teraz jakichś sensownych mężów dla moich córek. Naprawdę nie jest to łatwa robota. Nawet nie wiedziałem, że nasza najstarsza ma już 25 lat. Kiedy ten czas tak szybko minął? Wiecie, jak trudno jest dla nich znaleźć teraz jakiegoś męża? Wymyśliłem, podbiję teraz Pomorze Zachodnie. Po podbiciu Pomorza Zachodniego wydam moją córkę za jednego z moich przyszłych szlachciców i
następnie nadam mu tytuł księcia, a jej dzieci będą wszystko dziedziczyły. Mądre, mądre. Wygrywamy bitwę za bitwą, Boże. Tych walk nie ma końca, co nie zmienia faktu, że nam raczej zależy na obleganiu tych prowincji. Chociaż teraz jak widzę, to może podzielimy naszą armię po prostu na pół. Jedną tutaj wyślijmy, żeby niszczyć armię przeciwnika, a drugie, żeby dalej oblegały. Wojna zakończona naszym zwycięstwem. Stworzę teraz tytuł Pomorza chyba wschodniego. Nie, czekajcie, to jest tego Pomorza. Czyli rzeczywiście to jest wschodnie. A zachodniego tytuł kto posiada? O mój Boże. Czyli nic mi to nie da, bo nie będzie księżną moja córka. No to trudno. Zrąbałem sytuację. No nic, nasze terytoria dalej się rozrosły. Musimy jak najbardziej kombinować, jak przejąć Królestwo Węgier, Czech w najbliższej przyszłości. Dodatkowo wydałem już wszystkie córki za mąż. Każda jedna posiada męża i każda jest to taka, taki rodzaj małżeństwa, że będą rodzili nam się piastowie. A im więcej członków z naszej dynastii, tym lepiej dla nas, tym bardziej jesteśmy rozpoznawani na świecie. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś porady, to je piszcie. Jeżeli macie jakieś pytania, to je zadawajcie. Trzymajcie się, zostawcie lajka. Cześć!